Cześć! Pokażę Ci, jak możesz wrzucić swój własny aset na Unity Asset Store i zacząć na nim zarabiać. Zaczynamy! Na samym początku oczywiście musimy zacząć od stworzenia nowego projektu w Unity i najlepiej, żeby od razu wybrać, czy będziemy używać Unity HDRP, czy Unity URP. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to od razu odsyłam Ciebie do filmu z prawej u góry i w opisie. Gdy już wybraliśmy, to najlepiej wybrać opcję Core, czyli taką bez dodatkowych asetów. I wtedy nadajemy mu nazwę i klikamy Create Project. Gdy już mamy nasz projekt stworzony, to oczywiście na samym początku będziemy musieli zaimportować wszystkie asety, które stworzyliśmy poza Unity i przypisać im tutaj materiały, dodać odpowiednie komponenty i tak dalej. W moim przypadku będzie to taka scena ludzkich kości. I popatrz teraz na to. To, co jest bardzo ważne, to hierarchia w naszym projekcie. Z lewej na dole, tutaj w zakładce Project, mamy wrzucone wszystkie pliki, które znajdują się w naszym projekcie. I mega ważne jest to, żeby twoje pliki znajdowały się w jednym konkretnym folderze. Żeby nie były rozrzucone po całym projekcie, tylko żeby wrzucić je do jednego folderu. On może się nazywać tak jak nazwa twojego aseta, albo po prostu tak jak ty na Unity Asset Store. I jeżeli mamy ten folder, to w środku musimy wszystko podzielić w zależności od tego, co mamy w naszym asecie. Czyli mam folder Demo Scene, który przechowuje tą scenę, w której teraz jesteśmy. Materials, gdzie mam wszystkie materiały, czyli mam jeden materiał Bones, który tyczy się wszystkich kości, które mam w mojej paczce. I Ground Material, który jest tym szarym plane'em tutaj w tym miejscu. Dalej jest Models i tutaj mam podział na dwa foldery. Bones i cały szkielet. Jeżeli wejdę do całego szkieletu, to zobaczysz, że mogę przeciągnąć cały szkielet na jeden raz. A gdy wrócę do Bones, to tutaj mam wszystkie poszczególne asety, które mogę wrzucić i przenieść na moją scenę. Gdy to jest zrobione, to oczywiście jeszcze musi być folder o nazwie Prefabs. Prefaby to też są wszystkie poszczególne obiekty, które mamy na scenie, tylko dodatkowo wzbogacone o komponenty. Mam nadzieję, że już wiesz, co to prefaby. Jeżeli nie, to również kiedyś zrobiłem o tym film, wystarczy go sprawdzić. W moim przypadku jedyna różnica, jaka jest między prefabami a modelami, to ten Mesh Collider w tym miejscu. I ostatni folder, jaki mamy tutaj na naszej liście, to Textures. Czyli, tak jak nazwa mówi, po prostu tekstury, które są wykorzystywane w naszym materiale. I to jest wszystko, co musimy zrobić, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego aseta. Oczywiście fajnie by było, gdyby nasze asety również jakoś w miarę spoko wyglądały. Żeby nie było jakichś odwróconych normali, żeby tekstury były w dobrej jakości, żeby te obiekty po prostu wyglądały tak, jakby były zdatne do użytku w różnego rodzaju grach. Więc jeżeli tak nie wyglądają, to jeszcze nad tym trochę popracuj. Jeżeli wyglądają, to możemy lecieć do kolejnego etapu. No i tym kolejnym etapem będzie przejście na Unity Asset Store. I teraz w tym miejscu, z prawej u góry, musisz się zalogować albo zarejestrować, jeżeli jeszcze nie masz konta, i najechać tutaj na opcję Sell Assets, a następnie Go to Publisher Portal. No i teraz jesteśmy tutaj w takim miejscu, w takim jakby hubie, w którym widzimy wszystkie nasze asety na Unity Asset Store. Ty prawdopodobnie nie będziesz tutaj miał jeszcze nic. Widzimy tutaj również nasze statystyki, ile asetów sprzedaliśmy, ile zarobiliśmy na tym i tak dalej. Ale nas teraz będzie interesowało dodawanie nowych asetów. Więc żeby dodać nowego aseta, przejdź z prawej u góry do Create Package. W tym miejscu wpisujemy, jak będzie nazywał się nasz aset na Unity Asset Store. To, co będą widzieć inni ludzie. U mnie będzie to Human Bones Package. I teraz powinniśmy wybrać kategorię, w której ten aset będzie się pojawiał. Kategorie to są te rzeczy tutaj z prawej strony w Unity Asset Store, więc w moim przypadku myślę, że to będzie 3D i wydaje mi się, że Props będzie dobrą kategorią, bo tutaj są wszystkie tego typu luźne asety. Wracam tutaj, klikam kategorii, wpisuję 3D, slash i pyryo i wybieram Props, 3D Props. Teraz nasz obiekt będzie siedział w tej kategorii. Create My Package. No i teraz stworzyliśmy nową paczkę. Ona jest jeszcze całkowicie pusta, ale mamy już coś, w co będziemy mogli wrzucać nasze rzeczy. Tutaj u góry mamy poszczególne kroki, które musimy przebyć, żeby nasza paczka była wrzucona na Unity Asset Store. Na samym początku, tak jak wcześniej, mamy kategorię, tutaj mamy nazwę i teraz mamy tutaj taką sekcję jak Package Upload. W tym miejscu musimy wrzucić naszą paczkę asetów do Unity Asset Store. Tylko nie możemy tego zrobić tak po prostu przeciągając pliki w to miejsce, tylko musimy wrócić do Unity i za pomocą specjalnego plugina przesłać to wszystko w to miejsce tutaj. Mówiąc o specjalnym pluginie, mam na myśli Asset Store Tools w tym miejscu. Ty prawdopodobnie nie będziesz tego miał, więc będziemy musieli to pobrać. W tym celu wracamy do Asset Store'a i tutaj wyszukujemy Asset Store Tools. Prawdopodobnie na pierwszym miejscu będziesz miał coś takiego jak Asset Store Publishing Tools. Klikamy na to. I tutaj klikamy wielki niebieski przycisk Open in Unity. Teraz przeniesie nas z powrotem do Unity i tutaj widzimy wszystkie asety, które mamy przypisane do naszego konta. Od razu mamy wybrane Asset Store Publishing Tools i wystarczy, że teraz klikniemy Download, ja już to mam ściągnięte, więc nie mam tego przycisku, i później Import. Gdy to wszystko pobierzemy,
zaimportujemy, to możemy zamknąć to okno i wtedy prawdopodobnie pojawi nam się opcja tutaj Asset Store Tools. Teraz kliknij Asset Store Validator. Z prawej strony pojawił nam się nowy panel. Ten panel nam powie, czy nasz asset w ogóle jest zdatny do wrzucenia na Unity Asset Store. Na początku ponownie będziemy musieli wybrać kategorię i później ścieżkę do folderu, w którym znajduje się nasz asset. U mnie to jest Assets Human Bones. I teraz wystarczy, że klikniemy Validate. Po kliknięciu Validate Unity przejdzie przez wszystkie poszczególne asety znajdujące się w Twojej paczce i sprawdzi, czy są zgodne z Unity Asset Store. To, co jest na zielono, to jest OK. To, co jest na żółto, może wymagać poprawy, a to, co jest na czerwono, koniecznie wymaga poprawy, bo inaczej nie przejdzie. Jeżeli widzisz coś na żółto albo na czerwono, możesz sobie kliknąć tą strzałeczkę tutaj i dostaniesz wytłumaczenie, dlaczego pojawiło się to ostrzeżenie. W tym przypadku Unity proponuje mi, żebym dodał jakąś formę dokumentacji do mojego projektu. Tylko skoro ja nie wysyłam żadnych shaderów, żadnych skryptów, nic takiego kodowego, no to jestem zwolniony z tego obowiązku, więc dobrze, że to jest wyświetlone, ale w tym przypadku mnie to kompletnie nie dotyczy, więc mogę to zignorować. Jeżeli to wszystko przeszło i nie masz żadnych czerwonych ostrzeżeń, to prawdopodobnie wszystko będzie OK i Unity zaakceptuje Twoją paczkę. Ale jeszcze bardzo polecam przejść tutaj do Submission Guidelines. I tutaj mamy masakrycznie dużo tekstu. Tylko bardzo polecam przeczytać przynajmniej większość tego, co tutaj jest napisane. Dlatego, że niektóre rzeczy nie są dozwolone do wrzucania na Unity Asset Store i niektóre rzeczy trzeba bardzo specyficznie wrzucać. Więc jeżeli tutaj jest coś, co dotyczy Twojego asetu, to bardzo opłaca się to przeczytać, żeby sprawdzić, czy w ogóle Twój aset jest możliwy do wrzucenia na Unity Asset Store. Bo możliwe, że tamten walidator tego nie wychwyci, a tutaj możesz to wszystko przeczytać i samemu zdecydować, czy Twój aset będzie się kwalifikował. Więc jeżeli to wszystko mamy już za sobą, to wystarczy, że przejdziemy tutaj do Asset Store Tools i wybierzemy Asset Store Uploader. Teraz dostaniemy tutaj z prawej strony nowe okno, w którym będziemy musieli się zalogować, jeżeli jeszcze nie jesteśmy zalogowani, a następnie wybieramy asset, do którego chcemy przesłać zawartość i czekamy, aż się wrzuci. Gdy już się wrzuci, to dostaniemy tutaj powiadomienie, na jaką wersję jest nasz asset. Tutaj będziemy musieli wybrać, z jakiego render pipeline korzystamy. W moim przypadku jest to tylko HDRP, ale może w przyszłości wrzucę również do URP. I znowu, jeżeli nie wiesz, co to jest render pipeline, film z prawej u góry albo w opisie. Teraz przechodzimy dalej tutaj na prawo, w tym panelu u góry. Release Notes. Wpisujemy wersję naszego asetu i co się zmieniło. W moim przypadku jest to pierwsze wydanie, więc zostawiam to, co jest tutaj domyślnie napisane. Description. I tutaj po prostu opisujemy, czego dotyczy nasz aset. Czyli, że to są kości, że mogą być używane w jakichś różnych grach, w VR-ze i tak dalej, że są PBR. I na samym końcu te techniczne informacje, czyli jakie są tekstury, ile jest obiektów, ile jest tych tekstur, czy jest zrigowany, czy ma siatkę UV i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu, jeżeli to wszystko jest zrobione, wchodzimy do kolejnej kategorii. Details. Tutaj ustalamy, ile będzie kosztował nasz asset. Fajnie by było najpierw przejść po Asset Store i sprawdzić, ile kosztują mniej więcej podobne asety i wtedy wrzucić tutaj swoją cenę. Jeżeli chcesz, żeby asset był darmowy, to kliknij Free Asset. A jeżeli chcesz, żeby kosztował, to wybierz Paid Asset. Tylko zauważ, że najniższa cena, jaką możesz wpisać, to 4,99. Ja wpiszę na przykład 14,99. Schodzimy w dół. I tutaj mamy słowa kluczowe, czyli wpisujemy po prostu tutaj takie tagi, dzięki którym użytkownicy Asset Store będą mogli znaleźć ten nasz asset. No to co? Kolejna kategoria. Media. W tym miejscu wrzucamy nasze rendery, zdjęcia, screeny, cokolwiek, co prezentuje nasz asset w akcji. Czyli jeżeli ja już tutaj sobie wrzuciłem 3 zdjęcia, przejdę do preview, to zobaczymy, że na początku będziemy mieli nasz główny obrazek, do tego jeszcze za chwilę przejdziemy, a później mamy nasze screeny, czyli tutaj mamy screen pierwszy, screen drugi, i screen trzeci, które przed chwilą wrzuciliśmy w to miejsce. Zlatując w dół mamy Marketing Images, czyli w tym miejscu wrzucamy zdjęcia, które będą faktycznie wyświetlane na Asset Store jeszcze zanim klikniemy w ten asset. Czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery obrazki, które musimy wrzucić. One będą się wyświetlały, gdy będziemy przeszukiwać Asset Store, tak jak teraz na przykład, i w te miejsca będą wlatywały właśnie te zdjęcia. No i oczywiście cover image będzie Twoim głównym zdjęciem na samym początku. Czyli to jest to zdjęcie, to jest cover image. No to myślę, że czas na ostatnią kategorię. Localization. Jeżeli Twój asset wymaga przetłumaczenia na chiński, japoński albo koreański, to możesz tutaj to zrobić. W moim przypadku akurat nie potrzebuję czegoś takiego, więc tutaj zupełnie nic nie dotykam. Teraz klikam Save, żeby to zapisać i jedyne co mi pozostaje, to wciśnięcie Submit. W tym oknie możemy powiedzieć coś obsłudze Asset Store'a, jeżeli chcemy im coś przekazać. Obiecujemy tutaj, że asety, które stworzyliśmy, faktycznie są stworzone przez nas i wybieramy Accept. No i teraz zaczyna się czekanie. Jesteśmy aktualnie w kolejce i będziemy w tej kolejce przez 20-30 dni, więc dosyć długo.
Po tym około miesiącu nasz asset zostanie sprawdzony i jeżeli wszystko będzie ok, to automatycznie wlatujemy na Unity Asset Store, ty dostajesz powiadomienie na maila, że wszystko jest ok i już jesteś na Asset Store. Jeżeli nie będzie ok, to wraca do ciebie informacja z tym, co trzeba poprawić, z tym, co się nie zgadza i później wysyłasz to ponownie. Wtedy oni to sprawdzają ponownie i to się kręci tak długo, aż w końcu twój asset będzie się kwalifikował do wrzucenia do Asset Store'a i będą mogli go opublikować. Gdy teraz przejdziesz sobie tutaj z lewej strony do All Packages, zobaczysz wszystkie asety, które znajdują się na twoim koncie. Ja wcześniej opublikowałem jeden aset i tutaj on już ma etykietkę Published, czyli jest opublikowany i ludzie mogą go zobaczyć i kupować. Jeżeli przygotowujesz jakiegoś aseta, ale jeszcze go nie opublikowałeś, to będzie on w formie draft. Ale jeżeli wszystko już wypełniłeś i wysłałeś do sprawdzenia, to będzie on miał status pending, czyli po prostu oczekuje na sprawdzenie przez pracowników Asset Store'a. I będzie czekał on tak długo, aż w końcu go sprawdzą, czyli te 20-30 dni roboczych. No i to jest wszystko, co musisz wiedzieć na początek, jeżeli chodzi o wrzucanie swoich własnych asetów na Unity Asset Store. Tylko co o tym myślisz? Wydaje się skomplikowane, czy raczej łatwe? I najważniejsze pytanie, czy również będziesz wrzucał tutaj swoje własne asety? A i jeszcze na koniec jedno pytanie. Zrobić dokładnie taki sam film do Unreal Engine? Daj znać w komentarzach pod filmem.